jak co roku z okazji Święta Patrona, Rada Biologiczna typuje uczniów, którzy w minionym roku mają największe osiągnięcia i w związku z tym zasługują na wręczenie im tej najważniejszej nagrody, nagrody imienia Stefana Szalmskiego. Chcę tylko powiedzieć, że nagroda jest finansowa, a funduje tę nagrodę właśnie Rada Rodziców, stąd obecność pani przewodniczącej. Podobnie jak przez kilka ostatnich lat, także w tym roku, Rada Pedagogiczna nie mogła się zdecydować na jedną kandydaturę. W związku z tym przy akceptacji pani przewodniczącej i Rady Rodziców zdecydowano się przyznać dwie takie nagrody. Nagrodę imienia Stefana Żeromskiego otrzymuje uczennica Anna Błaszczyk z klasy trzeciej menedżerskiej. Zapraszam panią. Nagrodę imienia Stefana Żeromskiego otrzymuje także Krzysztof Kocik, uczeń klasy trzeciej humanistycznej. Krzysztof wyróżnia się pracowitością i solidnością, czego potwierdzeniem są jego sukcesy. Wspomniałem w swoim wystąpieniu, szkoła współpracuje z kilkoma fundacjami. W tym roku kalendarzowym powstała przy szkole Fundacja Sojuszników II Liceum Arbusy. Powstanie tej fundacji tak naprawdę było spowodowane tym, że znalazł się wśród rodziców taki człowiek, który stał się donatorem fundacji, a więc przekazał znaczną sumę pieniędzy na cele wsparcia rozwoju uczniów II Liceum. Fundacja się ukonstytuowała, ma swoją radę, ma swój zarząd, jest wśród nas, są wśród nas członkowie rady. Widzę przewodniczącą rady panią Małgorzatę Wałach. Bardzo się cieszę, że pani jest z nami. Widzę panią Krzysię Kubicką, także członka rady fundacji. I tak jak powiedziałem, fundacja ma na celu zbiórkę pieniędzy z różnych akcji, które ma zamiar prowadzić, i wspieranie rozwoju uczniów drugiego liceum. Jedną z takich form wspierania rozwoju uczniów jest fundowanie stypendiów. I w tym roku postanowiliśmy, ta fundacja postanowiła przyznać dwa stypendia naukowe dwojgu uczniom na wniosek ich wychowawców. Stypendium naukowe prezes Fundacji Sojuszników II Liceum Arbuzy na podstawie decyzji zarządu fundacji z dnia 25 listopada 2014 roku przyznaje stypendium naukowe na rok szkolny 2014-2015 Krzysztofowi Kocikowi, uczniowi klasy trzeciej. Certyfikat o podobnej treści, czyli przyznanie stypendium naukowego na rok szkolny 2014-2015 wędruje także do Sylwii Kubicz, uczennicy klasy trzeciej menedżerskiej. Szanowni Państwo, droga młodzieży, przepiękna uroczystość. Dziękuję bardzo za to, że możemy być z Wami. Przychodzimy zawsze z wielką przyjemnością, nie z obowiązku, a z wielką przyjemnością, jako przedstawiciele organu prowadzącego. Staramy się naprawdę nie przeszkadzać w pracy gronu pedagogicznemu i społeczności uczniowskiej, żebyście mogli realizować te swoje wszystkie piękne zamierzenia, które realizujecie. Po pierwsze, gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Przepiękny to zwyczaj, że nagradzamy swoich mistrzów. Ja mogę tylko potwierdzić te wszystkie piękne słowa, które tutaj padły pod adresem naszych poprzedników, którzy uczyli w tej szkole. Panie dyrektorze, wszystkie te słowa to są naprawdę piękne i oddające rzeczywistość, może nawet nie do końca. Miałem przyjemność również pobierać nauki przez 2,5 roku. Niestety nie zostałem absolwentem. Panie dyrektorze, w tym okresie, kiedy ja chodziłem do tej szkoły, to wygraliśmy wszystkie zawody sportowe we wszystkich kategoriach. I zdobyliśmy
niebycie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w piłce ręcznej spowodowało niestety, że później musieliśmy z tej szkoły odejść z przyczyn od nas niezależnych. Ale udało się skończyć studia i tym wszystkim uczestnikom tych gier zespołowych w tamtym czasie naprawdę osiągnęli duże rezultaty w swoim życiu osobistym, naukowym, społecznym. Także możemy się również i tymi ludźmi, którzy tutaj chodzili, a nie skończyli, szczycić. Panie dyrektorze, teraz kilka słów do pierwszoklasistów. Dzisiaj staliście się pełnoprawnymi uczestnikami, współtwórcami szkoły, historii szkoły drugiego liceum im. Stefana Żeromskiego. Życzę wam, tak jak tutaj pan powiedział, profesor Łódź, żebyście znaleźli swój kawałek nieba właśnie w tej szkole. Nam się to wszystkim udawało. Atmosfera, która jest tutaj tworzona przez wychowawców przede wszystkim, wychowawców, nie tylko pedagogów, ale wychowawców. Zaletą tej szkoły zawsze jest do dzisiaj to, że oprócz tego, że pięknie państwo uczycie, to również państwo potraficie młodzież wychowywać. Bycie uczniem drugiego liceum od zawsze było nobilitacją. Ja powiem, jak my żeśmy zdawali do tej szkoły, to jeszcze był taki system, że był konkurs świadectw i warunkiem dostania się trzeba było mieć wszystkie oceny bardzo dobre z dwóch ostatnich lat nauki, żeby dostać się do tej szkoły. Ja miałem dwie szkółki na świadectwie, o ile dobrze pamiętam, więc musiałem zdawać egzamin, żeby dostać się do szkoły, do klasy matematyczno-fizycznej. Nowatorski system, jaki był wprowadzany również w tamtym czasie, jeżeli chodzi o prowadzenie nauki, święty pani dyrektor Grabowski, który uczył fizyki nas, wprowadzał taki system, że mieliśmy tak zwane bloki po 4 godziny nauki fizyki i matematyki. Było to rzeczywiście nowatorskie, uciążliwe, ale dawało naprawdę dobre efekty i wielu z tych wychowanków z tego okresu czasu naprawdę później dostąpiło różnych zaszczytów w różnych dziedzinach nauki czy działalności jakiejś społecznej. Życzę państwu wszystkim, żebyście państwo te tradycje podtrzymywali i żebyście państwo również mogli wszyscy razem korzystać z tego, jakie jest dobro tej szkoły. Dziękuję bardzo. Protokół z posiedzenia Komisji 20 Ogólnopolskiego Konkursu o Literacki Laureatusa odbytego w dniu 7 listopada 2014. Patronem medialnym od początku istnienia konkursu jest redakcja Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. Nagrodzone teksty drukowane są w świątecznym numerze gazety, a najlepsza praca uzyskuje nagrodę Grand Prix ufundowaną przez redakcję tygodnika. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod patronatem UNESCO, starosty powiatu tomaszowskiego i prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, którzy ufundowali nagrody. Honorowy patronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Łodzi. Pierwsze miejsce godło Nitka Lidia Wiączek, pierwsze liceum Tomaszów Mazowieckich. Godło Tasza Natalia Wiechno, drugi liceum Łowicz. Przepraszam, pierwszy raz tak przejęłam. Trzecie miejsce godło Dżiny Zuzanna Domagała, 26 liceum z Łodzi. Godło Skinny Love Aleksandra Gądek, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sączu. Trzecie miejsce, no i komisja naprawdę długo debatowała, dlatego jest ex aequo, bo nie mogłyśmy się porozumieć w pełni, tak. Trzecie miejsce, ex aequo, godło Kanzona Maria Koszewska, drugie liceum Tomaszów Mazowieckich.
miejsce w kategorii poezji ex aequo, trzecie miejsce Godło, Hydra, Krzysztof Kocik. Dziękujemy również bardzo panu Janowi Kamińskiemu, łódzkiemu kuratorowi oświaty, za objęcie patronatem naszego konkursu. Dziękujemy bardzo panu staroście Piotrowi Kagankiewiczowi, staroście Tomaszowskiemu. Dziękujemy również za patronat i ufundowanie nagród panu Rafałowi Zagozdonowi, prezydentowi miasta Tomaszów Mazowiecki. Bardzo dziękuję pani profesor, pani Julii Stefaniak, za to, że nas do tej współpracy zaprosiła. No, 20 lat cały nie jestem przy konkursie, ale na pewno 3/4 tego okresu. Miło mi, że zawsze mogę te pracę czytać, ponieważ młodzi ludzie piszą naprawdę na wszystkie tematy, jakie są istotne w kraju i na świecie. W tych pracach nie ma już takich no, nieudolnych tekstów. One pod względem pisarskim są naprawdę bardzo dobre albo dobre. I nie są też naiwne, jeżeli chodzi o treść. I wydaje mi się, że to jest efekt takiego dobrego programu, dobrego uczenia się uczniów. Na pewno pojawia się wiele tekstów również z tej szkoły, ale i ze szkół z wielu miast Polski i możemy powiedzieć, że poziom literacki z roku na rok jest coraz ciekawszy. Są różne, na przykład w tym roku więcej było w prozie ciekawych prac, w ubiegłym roku na bardzo dobrym poziomie stała poezja. Ale jest nam naprawdę miło, jako jurorom, czytać pracę młodych ludzi, a ja ze swojego doświadczenia i odczytania w literaturze współczesnej polskiej widzę, że to są naprawdę teksty, które w przyszłości mogą osiągać nagrody poważne literackie. 19 lat czytam tę pracę, ale chciałabym wiedzieć, że skoro ten konkurs żyje tyle lat, to znaczy, Ula, że miałaś dobry pomysł. W przebiegu szkolnego konkursu moje spotkania z Żeromskim, inspirowanego życiem i twórczością pisarza. Konkurs ogłoszony z okazji 150. rocznicy urodzin, przypadającej w tym roku i 89. rocznicy śmierci pisarza, a przypominam, że 90. rocznica śmierci przypada w przyszłym roku. Konkurs był adresowany do uczniów drugiego liceum. Miał na celu popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości patrona oraz rozwijanie umiejętności literackich i talentów plastycznych uczniów. Honorowy patronat nad konkursem objęła Fundacja Arbuzy, która również ufundowała nagrody za pierwsze miejsca. Konkurs obejmował trzy kategorie. Scenariusz teatralny na motywach życia i twórczości pisarza, będąc adaptacją jednego lub kompilacją kilku utworów albo połączeniem biografii i dorobku autora. Praca literacka, moje spotkania z Żeromskim, która miała dowolną formę i dowolną objętość. W tej kategorii jeszcze komisja ustaliła dwie podkategorie, ponieważ napłynęło bardzo dużo utworów pisanych wierszem. I dlatego też ustaliliśmy, że będzie taka podkategoria poezji. I jeszcze trzecia kategoria, praca plastyczna. No i tutaj również dopuszczalne były różne formy, różne tematy, to znaczy portret, okładka czy ilustracja książki. Na konkurs wpłynęły 54 prace literackie, z czego 20 wierszy i 2 scenariusze, oraz 51 prac plastycznych, które głównie prezentowały portrety pisarza. Komisja konkursowa w składzie pani Anna Ignasiak,
pani Urszula Stefaniak, pani Gabriela Wałach, pani Jolanta Jaros oraz Marzena Piotrowska-Wąs przyznały następujące, komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia. W kategorii wiersz pierwsze miejsce otrzymuje Adam Osuch z klasy drugiej BH za wiersz pod tytułem Dobro. Drugie miejsce w kategorii poezji uzyskał Piotr Socha z klasy pierwszej matematyczno-fizycznej. Trzecie miejsce w kategorii prozy otrzymuje Jakub Kaniewski z klasy. Kolejna kategoria proza. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Karolina Schulz z klasy pierwszej biologiczno-chemicznej. Drugie miejsce trafia do Marcina Binczyka z klasy, nagroda również trafia do Marcina Binczyka z klasy drugiej humanistycznej za tekst Rozmowa z. Trzecie miejsce otrzymuje Marcelina Jaroma z klasy drugiej biologiczno-chemicznej. I wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Malwina Klimczak z klasy drugiej biologiczno-chemicznej za tekst. Następną kategorią są prace plastyczne. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną fundowaną przez Fundację Arbuzy otrzymuje Martyna Staniec. Z klasy pierwszej matematyczno-fizycznej za portret olejny na płótnie. Druga nagroda trafia do Kamili Owsianki z klasy pierwszej. Portretu Żeromskiego namalowaną pastelem olejnym. I trzecie miejsce zajęła Malwina Gabryszewska z klasy drugiej menedżerskiej za portret ołówkiem. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje również Paulina Klimowicz z klasy drugiej humanistycznej za portret namalowany tuszem. W tradycję naszej szkoły wpisał się konkurs na najładniejszą, najpiękniejszą i najbardziej zadbaną pracownię. Pozwolę sobie odczytać protokół z przebiegu konkursu na pracownię. Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Celem konkursu było wyłonienie pracowni, która w szczególny sposób wyróżnia się w naszej szkole. Komisja oceniająca pracownię 20 listopada bieżącego roku zwróciła uwagę na następujące elementy. Gazetkę klasową, estetyka i pomysłowość. Gazetkę zewnętrzną, estetyka, czytelność i trwałość. Dekoracje, ogólne wrażenie estetyczne oraz prezentację pracowni. Klasy pierwsze i drugie wykonały gazetkę zewnętrzną dotyczącą kraju wybranego na Dzień Narodów. W skład komisji weszło dwóch nauczycieli,
pani Monika Smolińska, nauczycielka języka angielskiego oraz Katarzyna Koziół-Machel, opiekunka samorządu uczniowskiego. Oprócz wymienionych pań, dwóch przedstawicieli samorządu, Wiktor Pietrzyk, przewodniczący samorządu, oraz Michał Szymański, zastępca przewodniczącego. Zaczynamy od wyróżnienia, które w tym roku przypadło klasie drugiej humanistycznej za kreatywność oraz szczególne wrażenia estetyczne. Trzecie miejsce dla klasy pierwszej matematyczno-fizycznej, która otrzymuje dyplom. Ucznia drugiego liceum jest najcenniejsze. Bonus na wybrane 2 godziny bez pytania. Drugie miejsce zajęła klasa pierwsza humanistyczna. Otrzymuje również dyplom oraz bonus na wybrane 3 godziny bez pytania. Pierwsze miejsce. Klasa, która otrzyma dyplom, bonus na wybrany dzień bez pytania, słodką niespodziankę ufundowaną przez samorząd uczniowski oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł ufundowaną przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękuję. Na pięknie wzrosło. Jest to klasa pierwsza BH. Wspomniał, we wrześniu ogłoszony został konkurs na logo identyfikację graficzną w Fundacji Sojuszników II Liceum Arbuzy, a 13 listopada jury w składzie. Tomasz Węgrzynowski, prezes zarządu fundacji, przewodniczący komisji konkursowej, Jolanta Jaros, członek zarządu fundacji, nauczycielka II LO, Jolanta Karwasik, nauczycielka II LO, Anna Maria Jurewicz, artysta plastyk, absolwentka II liceum, Sławomir Ertman, artysta plastyk, absolwent II liceum, Wiktor Pietrzyk, przewodniczący samorządu uczniowskiego II liceum, Michał Szymański, zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego II liceum i Kornelia Ciecierenga, skarbnik samorządu uczniowskiego, oceniło projekty, które wpłynęły na konkurs i wyłoniło zwycięzcę. Jury przyznało główną nagrodę w wysokości 300 zł uczennicy klasy pierwszej matwiz Martynie Stanic. Jury przyznało też wyróżnienie w wysokości 150 zł otrzymuje projekt ucznia klasy drugiej matematyczno-chemicznej Bartłomieja Pluty. Zapraszamy bardzo. Tej uroczystości, uczniom, i to jak z tego, co się zorientowałem, większości klas pierwszych, czyli tym, którzy wstąpili do tej szkoły. Można życzyć wielu różnych, bardzo ważnych rzeczy, ale myślę, że jedną z tych najistotniejszych to jest to, żebyście wybierając się do szkoły rano, chcieli do niej iść, nawet wtedy, kiedy nie uzyskacie tego bonusa, który tu co niektóre klasy dostały. Żebyście w tej szkole podczas tych 3 lat nauki spotkali prawdziwych przyjaciół, którzy będą wam towarzyszyć przez całe życie. Żebyście w tej szkole spotkali swoich mistrzów, nauczycieli, którzy zawsze będą się wam kojarzyć z wyciągniętą dłonią, z ręką chcącą pomóc. No i myślę, w ten dzień świąteczny nie należy zapominać o patronie. Jest to radość. Już ja, taki trochę starszy uczeń szkoły, która też miała takiego ważnego patrona i później pracownik innej szkoły, która
też miała patrona istotnego dla naszego narodu, ważnego dla pewnej wrażliwości narodowej i społecznej. Takim patronem na pewno jest Stefan Żeromski. Pan dyrektor mówi, że 70 się zaczyna dla szkoły. Ja myślę, że i w serce, i w 150, i przy okazji 200 rocznicy funkcjonowania tej szkoły, choć może stylistyka i literacka strona naszego wielkiego patrona dla niektórych będzie trudna, i mówię to jako teoretyk literatury, do przyjęcia, to wartość, skala wrażliwości i pewne cechy, które wam właśnie są potrzebne. Odwaga myślenia. Może już się zetknęliście na etapie gimnazjalnym z takim malutkim drobiazgiem w naszej historii, jak to w erze racjonalizmu, czy w dobie racjonalizmu król w pewnym momencie wymyślił, że trzeba tych wybitnych Polaków dekorować takim medalem Sapere Aus. Temu, który odważy się być mądrym. Medal dla mądrego. Bądźcie odważni w swojej mądrości. Bo instrumenty tej mądrości na pewno w tej szkole nabędziecie. Pierwsze miejsce przypadło Ani Błaszczyk z klasy trzeciej menedżerskiej, która odpowiedziała na 100%. Dyplom przypadł Idze Grzegorczyk, również z klasy trzeciej menedżerskiej, która uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi. I trzecie miejsce również dla uczennicy klasy trzeciej menedżerskiej, Marty Wańczyk, która uzyskała 85% poprawnych odpowiedzi. Wieloletnia tradycja, turniej z okazji święta patrona. W tym roku zdecydowaliśmy się rozegrać tylko w kategorii chłopców. I trzecie miejsce zdobył zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2. Drugie miejsce szkół ponadgimnazjalnych dla zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1. Pierwsze miejsce pod wodzą Piotra Pijanowskiego zdobyła drużyna drugiego liceum. Do hymnu. Pragniemy kochać.